O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Około 500 000 zł samorząd suwalski wydał na drobne remonty w naszych placówkach szkolnych i przedszkolnych. Zakres tych prowadzonych prac dość były spory, jeszcze te prace trwają, no ale to jest czasami niezależnie od nas, bo jak chociażby w szkole podstawowej numer 2, tam jest potrzeba wykonania pewnych robót związanych z poprawą bezpieczeństwa PPOSZ, nowa klatka i tak dalej, jakieś tam łazienki w szkole przedszkolnej. W przedszkolu numer 2 jeszcze będą realizowane, ale przedszkole pracują i w sezonie właśnie tym wakacyjnym. W poniedziałkowy poranek szkoły i przedszkola zapełniły się dziećmi i młodzieżą. Przed nimi 10 miesięcy pracy pod kierunkiem nauczycieli. Mamy więcej etatów nauczycieli, więcej nauczycieli w porównaniu z rokiem poprzednim. A rokiem szkolnym poprzednim, ale to też wynika ze zmian, które zostały wdrożone. Otóż chcę przypomnieć, że wiosną tego roku została dodana dodatkowa godzina do dyspozycji dyrektora, co spowodowało różnicę między poprzednim rokiem a tym rokiem szkolnym, to w naszym systemie około 10 etatów chociażby. Wzrost zadań spowodował, że jednak tych nauczycieli zatrudniamy więcej. Zadań to chociażby kwestie związane z tym podwójnym rocznikiem, to także to, że przyjęliśmy, pan prezydent podjął decyzję o dodatkowych oddziałach przedszkolnych, które utworzyliśmy przy naszych szkołach podstawowych, trzy pierwsze klasy dodatkowe w związku z powracającymi dziećmi i z zagranicy. Przyjęliśmy także część dzieci z gminy i to spowodowało, że jednak tych nauczycieli nie ubywa, a wręcz przybywa. Na pewno też istotnym elementem jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. To także są nauczyciele i to przekłada się na etaty, na finansowanie i nauczanie indywidualne bądź zindywidualizowana ścieżka. I to są godziny, konkretne godziny, które przekładają się na uczniów. Jest również grupa nauczycieli, którzy zdecydowali się zakończyć pracę zawodową. W tym roku 22 nauczycieli skorzystało z uprawnień emerytalnych bądź też świadczenia kompensacyjnego. To mniej niż w ubiegłym roku. Mamy 36 nauczycieli, którzy zostają w naszym systemie i mają uprawnienia emerytalne, ale też jest pocieszające, że jest pewien przepływ kadrowy, bo z aneksów, które dotychczas widziałam, do nas wpłynęły. Widzę, że jest 50 nauczycieli stażystów. Całym społecznościom szkolnym życzymy, by nowy rok szkolny był pasmem sukcesów.